Cześć, witajcie. W dzisiejszym filmiku chciałabym Wam pokazać część z, nazwijmy to, bogatej gamy wyboru produktów. Gama wyboru produktów na Islandii nie jest tak bogata jak w Polsce czy w innych krajach, ale żeby przedstawić tu w filmiku, pokażę Wam po prostu część produktów. Dzisiaj pokażę Wam produkty nabiałowe. Produkty, które na pewno zainteresują Was w momencie, kiedy tu przyjeżdżacie lub tutaj jesteście, nie wiecie, co jest w co zapakowane, jak odróżnić te produkty. Mam nadzieję, że Wam się spodoba ten filmik. Zapraszam. Pokażę Wam zatem produkty, które można nabyć na Islandii. Wybór jest dość szeroki, aczkolwiek może być wąski ten wybór. Można się zdziwić. Ja wiem, że po prostu przyjeżdżając tutaj do Islandii, szukacie produktów, które znacie, jak są zapakowane, nie możecie ich znaleźć, bądź co bądź ich nie ma, bądź co bądź są również inne produkty, których nie znacie, które nie występują w Polsce i w innych krajach, są typowo islandzkimi produktami. Pierwszym produktem jest na pewno zwykłe mleko. Mleko, które już tutaj w Islandii zawiera 3,9% tłuszczu, kosztuje na dzień dzisiejszy, czyli na 30 marca 2019, kosztuje około 155 koron islandzkich. Następny produkt jest to mleko odtłuszczone, takie żółte, które kosztuje 182 korony, jest zamykane właśnie akurat to, które Wam tu pokazuję, zamykane z plastikowym koreczkiem, nakrętką, jest ono droższe, zawiera witaminę D, niebieskie właśnie też można kupić z dodatkiem witaminy D. Także widzicie, już kosztuje 182 korony, musicie właśnie patrzeć, które wybrać, które jest tańsze, mleko jak mleko, ale tak jak mówię, niektóre zawierają dodatek witaminy D. Następnym mlekiem, które jest bardzo tutaj takie popularne, jest to mleko do kawy. Mleko do kawy, które ma bardzo długi termin przydatności do spożycia. Kosztuje ono za 1 litr 259 koron. Jest to mleko, które podawane jest właśnie jak się pije kawę, czy w bankach nawet, jak u nas właśnie ekspresy do kawy, automaty czy termosy stoją. To mleczko zawsze znajdziecie właśnie koło kawy. Następnym mlekiem, które jest, to jest Stodmjölk i za pół litra tego mleka zapłacimy 136 koron. Jest to mleko przeznaczone niby dla małych dzieci, ale jest słodkie, bardzo smaczne i zawiera bardzo dużo różnych witamin. Jest po prostu dowitaminizowane i jeżeli macie ochotę sobie do kawy nawet takie mleko wlać, jak najbardziej można je wlać. Nie jest to mleko od jakiejś matki z piersi, tylko po prostu jest przygotowane dla dzieci, żeby miały więcej witamin. I następnym produktem, o którym chcę Wam wspomnieć, jest to surmiolk. Surmiolk, czyli kwaśne mleko. Właśnie przyjeżdżając z Polski, większość rodaków szuka kefiru i czegoś takiego tutaj na Islandii nie ma jak kefir. Kefir jest zastępowany właśnie surmiolkiem. Jest to troszeczkę gęstsze, jest dość gęsty, można go łyżką jeść, także z polskim kefirem raczej nie ma za wiele wspólnego, jeżeli chodzi o gęstość. Aczkolwiek jest kwaśny, jest smaczny i litr tego surmiolku można kupić za 257 koron. Surmiolk występuje w różnych wersjach smakowych. Tutaj akurat przedstawiam Wam truskawkową wersję, która kosztuje 399 tutaj w tym sklepie koron i można kupić również karmelową wersję, kiedyś była jeszcze gruszkowa, ale chyba już w tej chwili gruszkowej nie robią. Bardzo ciekawym produktem jest misa. Misa, czyli jest to serwatka, produkt naturalny, czyli po prostu jeżeli robi się twaróg, to właśnie cała woda, która schodzi z twarogu jest nazywana serwatką. Serwatka jest kwaśna, jest tak kwaśna, ta islandzka serwatka jest potwornie kwaśna. Ona kosztuje 149 koron za litr, bardzo często Islandczycy marynują w niej łososia, również zalewają serwatką
To się nazywa Livrapilsa, czyli taka właśnie, ja na to mówię, islandzka kaszanka, odpowiednik islandzkiej kaszanki, ale to nie jest taka nasza polska kaszanka, to jest zupełnie inny produkt. I to oni właśnie w ten sposób robią. Ja Wam mogę zdradzić taki sekret, że ja przez tyle lat, ile tu jestem, zawsze, jeżeli zaczynam mieć grypę, kupuję właśnie mysę lub wysyłam kogoś, żeby mi kupił mysę, po to, że mysa bardzo dobrze zbija temperaturę, zawiera bardzo duże ilości witaminy B, z różnego rodzaju witamin B i jakby organizm szybciej regeneruje się podczas grypy. Także Wam polecam, a jest strasznie kwaśna. Dobrze ją jest wyjąć sobie z lodówki i po prostu poczekać, aż ona się ogrzeje i nawet jak jest strasznie kwaśna, dolać do niej trochę wody. Naprawdę polecam. Ona kosztuje 149 koron, nie majątek, a mówię, w smaku potwornie kwaśne, ale pomaga, działa, jest bardzo dobrym, naturalnym lekiem jak dla mnie. Następny produkt, który chcę Wam pokazać, jest to Abie Mjölk. Abie Mjölk jest za 320 koron za litr. Mamy go również w wersji light za 329 koron za litr, czyli odpowiednik 3,9% i 1,5% tłuszczu. Abie Mjölk występuje w wersji oczywiście smakowej, najróżniejsze te wersje są, także musicie po prostu już w sklepie zdecydować, co Was interesuje. Cena 289 koron za półlitrowy kartonik. Jest to tyle dobry produkt, który zawiera kultury Acidophilus bifidus, dlatego nazywa się Abie, bo po islandzku nie mówimy AB, tylko Abie. I polecam Wam, jest bardzo dobrym produktem, jeżeli chodzi o dostarczenie właśnie tego typu bakterii do naszego organizmu. Można go jeszcze kupić w wersji, tutaj w miarę nowy produkt jest w wersji takiego jogurtu z musli. Myślę, że będzie dobry, cena 169 koron, także mówię, te produkty na Islandii są droższe jak w Polsce. Nie mogę zapomnieć jeszcze o produkcie, który nazywa się Undanrenna. Jest to zupełnie odtłuszczone mleko i praktycznie woda, tam praktycznie nie ma tłuszczu w tym mleku. Undanrenna zawiera 0,1 g tłuszczu, także widzicie, praktycznie zero tłuszczu jest w tym mleku, jest to zupełnie po prostu czysty produkt beztłuszczowy, sama woda. Ciekawym następnym produktem jest śmietana, a właściwie śmietanka Ryomi, która zawiera 36%. Jest to po prostu tłuszcz, który jest odsączony na drodze produkcji tego produktu. Z tej właśnie śmietany Ryomi możemy ubić bitą śmietanę, możemy ją również dodawać do zup, a taką właśnie alternatywą, aha, tu wspomnę, że ona za 534 korony jest za półlitrowy karton. Alternatywą do tej śmietany Ryomi jest jeszcze jedna śmietana, która zawiera 15% i wygląda bardzo podobnie, aczkolwiek jest w żółtym kartoniku. Śmietaną islandzką Syrdur Ryomi, która zawiera 10, 18, a nawet i 36%, możemy ją właśnie używać do innych rzeczy. Czasami ludzie robią dipy z tego do różnych tam chipsów i tak dalej. Jest to śmietana, która kosztuje 259 koron. Śmietana, śmietanka jest różnica i w Polsce występuje inny rodzaj śmietany. Tutaj ten rodzaj śmietany, który jest połączeniem jakby Ryomi i Syrdur Ryomi, nie występuje. Tu mamy konkretnie Syrdur Ryomi, którą możemy kroić, jest kwaśnawa i twarda, sztywna ta śmietana jest, lub Ryomi, sam tłuszcz, z której ubijamy bitą śmietanę. Następnym ciekawym produktem dla Was będzie masło. Masło, które za kostkę 250 gram musimy zapłacić 247 koron islandzkich. Masło zielone, które jest masłem czystym, masłem zupełnie nie zawierającym dodatków soli. Jest to wspaniałe masło, naprawdę Islandia ma naprawdę wspaniałe produkty, jeżeli chodzi o produkty białkowe i właśnie masło naprawdę przepyszne jest. Alternatywą do tego masła jest masło solone, które występuje właśnie, jest produkowane w srebrnych takich foliach opakowania. Kosztuje ono 269 koron. I masło możemy również nabyć jako smior, czyli masło, w opakowaniu 400-gramowym, które jest odpowiednikiem tego masła srebrnego, solonego.
Mamy też różnego rodzaju margaryny, które są do pieczenia. Jest to Lioma i druga margaryna, jest to Smiorliki. I one się kształtują około 300 koron za kostkę półkilogramową. Następnym produktem, o którym Wam w tej chwili powiem, są to jajka. Jajka na Islandii występują od kilku hodowców. Jest to właśnie najróżniejsze jajka. Są najtańsze w Bonusie, z Stjórnu Egg, które nie wiadomo od jakich kur pochodzą, bo ja Wam powiem szczerze, nie interesowałam się tym i myślę, że to są raczej klatkowe, chociaż nie mam takiej gwarancji. Ale można kupić na przykład jajka organiczne lub jajka, które nazywają się hummingbird egg, czyli są od szczęśliwych kurek. Szczęśliwe kurki biegają luzem i po prostu to są jajka, które kształtują się w cenie prawie 800 koron lub około 600 koron. Także to już zostawiam Wam wybór jajek, jakie chcecie. Ja osobiście kupuję na przykład takie jajka w różowym opakowaniu, które również są od kurek, które luźno luzem latają, biegają i są szczęśliwe. Sery na Islandii można kupić właśnie, widzicie tutaj kostka kilogramowa jest za 1857 koron. Inny ser, który jest 460 gram zawiera i to jest cała gama tych serów. Tu tylko taki przykładowy pokazuję, ale z tej firmy kosztuje około 1000 koron za kostkę. Ser taki już potarty, czyli na przykład jak pizzę robimy albo lasagne, coś takiego, prawda, gotowe, możemy kupić za paczkę 200-gramową, zapłacimy około 440 koron, zależy wszystko w jakim sklepie, różnie to bywa. Ser typu Camembert jest to około 520 właśnie tutaj w tym sklepie koron i jest to produkowany na Islandii ten ser. Ser typu feta, na pewno znacie ser feta, jest u nas w słoikach, widać co jest w środku, są z suszonymi pomidorami, z przyprawami. Te sery, około 579 koron kosztuje taki słoiczek, 325 gram, tego sera troszeczkę jest, także na dwa razy może wystarczy. Też są takie serki topione, które za 250 gram opakowanie zapłacimy 589 koron. Serki występują w różnej gamie smakowej, są bekonowe, szynkowe, szynkowo-bekonowe, krewetkowe, paprykowy jest i nawet znalazłam, że jest o smaku Camemberta, także po prostu można sobie coś wybrać, jeżeli ktoś lubi takie coś. Ser Brie, który jest niezbyt duży, ale kosztuje również 529 koron za 150-gramowe opakowanie. Także jest dość drogi, ale no, ser jak ser, trzeba coś jeść. Ser typu Philadelphia, który na pewno znacie z Polski, kosztuje tutaj za 200-gramowe opakowanie 559 koron. Nie jest produkowany na Islandii, jest sprowadzany. Ser typu mascarpone, który właśnie jest produkowany na Islandii, kosztuje 449 koron za 250-gramowe opakowanie. Jest to troszeczkę innej konsystencji ser, jeżeli chodzi o Polskę czy Islandię. Ten zawiera dużo więcej tłuszczu, jest gęściejszy, jest po prostu naprawdę taki zbity. Można kupić również sery w plasterkach. Sery w plasterkach właśnie z różnych tych serów są produkowane, jest też wybór tych serów, oczywiście nie taki jak w Polsce, bo może jest wybór 10-15 tych serów, ale takie sery plastrowane kształtują się w cenie około 700 koron za opakowanie. Co to jest Grönagrøytur? Grönagrøytur jest to ugotowany ryż z mlekiem i jest to bardzo takie popularne danie, także uważam, to może być ciekawe. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to właśnie w tym opakowaniu jest, sami mamy w Polsce danie ryż ugotowany ze śmietaną i z cynamonem i cukrem. I to jest właśnie tego rodzaju ryż. Tam nic nie ma, żadnych dodatków cynamonu czy cukru, po prostu jest ugotowany ryż. To kosztuje 340 koron za 500 gram opakowanie. Dodatkowo mamy ser, który występuje w dwóch opakowaniach, 200 i 500 gramów, jest to Kota Saila. Kota Saila jest to odpowiednik naszego serka wiejskiego, zawiera takie grudki, jest słonawy, no daje się do pierogów, jeżeli ktoś by chciał z niego robić pierogi, jak najbardziej, niestety trzeba go najpierw zmielić w maszynce, nie można go tak dodawać, bo nam się wszystko rozbabla. Już próbowałam, 250 koron za 200 gram. No i słynny skir, właśnie waniliowy. Tutaj pokazuję Wam takie małe opakowanie, 200-gramowe, kosztuje 219 koron.
Czysty skir 500 gramów, kosztuje 277 koron. Tutaj mamy jogurt grecki z firmy Biobu, jest to organiczna firma, mają tam swoją gamę produktów, za nimi jednak trzeba chodzić i rozglądać się w sklepie, ponieważ MS jest wszędzie, jest bardzo dużą, największą firmą na Islandii produkującą właśnie produkty mleczne. I Biobu, jeżeli ktoś szuka, to po prostu musi się bardziej za tym rozglądać. Za jogurt grecki z Biobu zapłacimy 285 koron za 250 gram. Ciekawym produktem jest LGG. LGG występuje w smaku jagodowym, truskawkowym i waniliowym. Pijemy jedną buteleczkę dziennie, zawiera probiotyki, właśnie Acidophilus bifidus. I polecany jest, żeby mieć lepsze uodpornienie organizmu, żeby właśnie tak nie chorować, żeby się dobrze czuć. Powiem Wam też, że jeżeli macie dzień, kiedy latacie za często do kibelka, to też wystarczy taki właśnie wypić coś i to też pomoże, żebyście przestali latać. Ciekawym produktem jest, o którym nie mogę zapomnieć, oczywiście jest to islandzki majonez Gunnara, Gunnar's majonez. Jest to bardzo stara firma, która produkuje od chyba 50 czy nawet więcej lat te majonezy, także nie mogłabym o niej nie wspomnieć. Jest to właśnie typowo islandzki majonez. Za 250 ml zapłacimy prawie 50 koron. No i ostatnim na dziś wspomnianym produktem będą to sosy, najróżniejszego rodzaju sosy, które są właśnie do różnych dań. I tutaj pokazuję Wam remoulady. Remoulady jest to sos, który dodajemy do hot dogów. Jeżeli robimy islandzkie hot dogi, nie może zabraknąć remoulady. Musi być ketchup, musztarda i remoulady. Także słuchajcie, to byłoby na tyle. Filmik trochę trwał. Starałam się szybko o tym opowiedzieć. Jeśli macie jakieś pytania, chcielibyście wiedzieć coś więcej o jakichś produktach, piszcie proszę w komentarzach, subskrybujcie mój kanał, jest to bardzo ważne, żeby być na bieżąco. Obok jest dzwoneczek, kliknijcie dzwoneczek. A ja mogę jeszcze dodać Wam tyle odnośnie cen na Islandii, że 20 lat temu, kiedy ja przyjechałam do Islandii, zakupy można było zrobić za 3000 islandzkich koron na cały tydzień. Dziś niestety jest to kwota dużo wyższa. Na jedną osobę, ja uważam, jest to kwota około 10 do 15 tysięcy islandzkich koron. Przeliczników niestety ja Wam nie przeliczałam, gdyż by to bardzo długo trwało. Bardzo fajny przelicznik jest na stronie xe.com, zamieszczę link w opisie filmu. I tak jak mówiłam, macie pytania, piszcie do mnie e-mail 66stopni.is@gmail.com. Pozdrawiam Was i trzymajcie się, cześć!